sąsiadem pisać tego OLEDa i już się wkurzam, bo inna biblioteka i kwadrat C jest do syntezy, a inna biblioteka i kwadrat C jest do OLEDa. I teraz albo jedną, albo drugą muszę przerobić tak, żeby działały z oboma rzeczami. A z czego tak z ciekawości wynika ta różnica? Chyba przecież I2C to jest jakby jako standard, no nie? Opisuje, a to adres, ewentualnie inicjalizacja, no i dane wysyłane, czym to musimy wyróżnić? Na przykład w tej od syntezy w bibliotece jest na sztywno ustawiony adres syntezy, a w tej od OLEDa, którą mam, adres wyświetlacza jest przekazywany jako zmienna do funkcji. Jedna funkcja ma sprawdzanie statusu i kwadrat C, druga wali tam w ciemno. Najwyżej przyjdzie, że było nieobsłużone i powtórzy komunikację. Wiesz, niektórzy przerabiają biblioteki te teoretycznie magistralowe, czyli SPI, kwadrat C i tak dalej, pod swoją modłę, tak żeby im było inne biblioteki wygodnie pisać, no i to jest wkurzające, tak, no bo masz na przykład na magistrali cztery urządzenia, czy trzy urządzenia i kwadrat C i każde ma własną implementację i kwadrat C. No to trochę bezsensowne, tym bardziej, że gdzieś ktoś się na pewno namęczył, żeby napisać dobrą bibliotekę obsługującą natywnie wszystko, co jest potrzebne w kwadrat C, a później ktoś pod siebie robi bałagan, nie? No i wiesz, i teraz mam dwa urządzenia, a tak naprawdę trzy urządzenia potencjalnie kwadrat C, bo jeszcze mam ten wyświetlacz LCD, mogę przełączyć w tryki kwadrat C i on z kolei ma jeszcze inną bibliotekę i kwadrat C, bo ma tak naprawdę bibliotekę stricte pod standard interfejsu, który jest w Atmedze, czyli TWI, która jest minimalnie bogatsza niż i kwadrat C. Ale w tej bibliotece akurat wykorzystuje wszystkie te dodatkowe bogactwa. Bo tak, przynajmniej z tego, co ja czytając kiedyś, zrozumiałem, że pod TWI to stoi wyłącznie wynika z tego, że chodzi o jakieś licencyjne sprawy związane z nazewnictwem. Przynajmniej tak mi się wydaje. No, nie dlatego jest tutaj dołożone jakaś funkcjonalność, żeby to się różniło, ale było kompatybilne na pewnym poziomie. Znaczy, z nazewnictwem masz rację, to była jedna rzecz, a druga rzecz to komunikacja. I2C masz bodajże do 400 kHz, a TWI chodzi do 1 MHz. Ale układ samych rejestrów wysyłania, znaczy wysyłania, no to co się na magistrali dzieje, to chyba jest identyczne, nie? Nie, no pod tym względem jak najbardziej one są kompatybilne między sobą. Natomiast no fakt pozostaje faktem, że wiesz, co bierzesz urządzenie i autora biblioteki do urządzenia, to okazuje się, że w komplecie dostajesz inną bibliotekę od i kwadrat C, no to jest trochę bez sensu. Tak. Ale znając życie, może by było bez problemu wystawić jakąś taką zwykłą, normalną bibliotekę, która powinna obsługiwać i kwadrat C i przepisywanie znowu w miejscach, gdzie to występuje i jeszcze sprawdzanie, czy to będzie działało na pewno, nie? No więc w tym wypadku, ponieważ nie chcę ruszać obsługi syntezy, to pewnie bibliotekę od wyświetlacza będę dostosowywał do biblioteki i kwadrat C od syntezy. A, wiesz, chociażby tak głupia rzecz jak odczytanie szyny z lub bez
bitu potwierdzenia. W jednej bibliotece się nazywa i2c-read-nack, i w drugiej się nazywa i2c-read-nack, tylko w jednej nack jest pisane małymi, a w drugiej jest małe n i z dużej litery ack. No i to wystarczy, że musisz w jednym z bibliotek potem kod zmieniać. No, wspominające. No, ale to gdzieś tak jest, że gdzieś na pewnym etapie ktoś nie zaczął korzystać z bibliotek, które... No, wiesz, no, to jest po prostu dlatego, najprawdopodobniej dlatego, że to jest bardzo rozgałęzione oprogramowanie już na początku istnienia. I było formalnie jakoś, wiesz, upilnowane tego, żeby tworzyć dobrą bibliotekę do I2C. I wtedy nikt by nie wpadał na pomysł, żeby tworzyć swoje, bo jest, wiesz, bo jest dobra, działająca. No chyba, że to są biblioteki robione po to, żeby jak najmniej miejsce zajmowały jeszcze, wiesz, i obsługują tylko to, co potrzeba w implementacji tego programu. No, a weźmiesz taką bibliotekę i kwadrat Cepana we Szczecina, no to ona jest jeszcze bardziej rozbudowana, bo ona obsługuje zarówno sprzętowe I2C, jak i możesz zrobić programowe I2C. No bo wiesz, sam LCDek. Mówię, że też się nasilam na tym kupę czasu. No, wiem, że gdzieś tam mam to odnotowane, żeby w jakiś sposób to sprawić, czy ewentualnie do tych ekspanderów, które mam, jak to wywołać. No bo wiesz, sam LCDek, jakby bez ekspandera podłączać się do konwerera, no to po pierwsze możesz, znaczy można go podłączyć na cztery sposoby. Czterobitowo lub ośmiobitowo i z sygnałem RF albo bez sygnału RF. Zależy, jak się robi. Jak tam już tak działa, to w sposób, chodzi już coś? Nie umiem liczyć. Aha, ojej, pięć powrotów tylko do podstawówki, co? Znowu mam problemy z drukowaniem cyfr. Co ciekawe, w innym projekcie ten sam kod działa. I to jak to? O co chodzi? Powiem więcej. Wpisane funkcja licząca w Excel też działa prawidłowo. A może bez pokrycia ten w Excel? A tu zamiast zwrócić mi 12, to zwraca mi 176. To patrz, żeby tamten kod od generatora się nie rozjechał, coś. Jakoś to dziwnie wszystko. Bo gdy dorzucisz... tu już są anomalia. No widzisz, bo wybrałeś procek z Arduino. Znaczy to w sumie to, jak my to wybrali. Pamiętaj, że ja na innym procku w domu pracuję i jest to samo. A robię całkowicie na razie na zewnątrz. Jak zacznie działać, to dopiero będę to podłączał. Nie, funkcja uśredniania wyniku mi nie działa, nie wiem dlaczego. O, fajnie, uran. A lampę masz już? Uran. Już. Jestem. Cześć. Tylko ten, myłem to teraz. Co, próbowałeś? Coś usłyszałeś? Znaczy, już to nie. A jeszcze, jak zauważyłeś, trochę przerobiłem tą płytkę. Wywaliłem tą anodę z tego zacisku i ten czwarty zrobiłem masową, bo masa się przyda do trafa wtórnego. No. No bo ja wiem, no bo to tak miało być, no. Tym, że przypuszczę zasilanie, przypuszczę właśnie zasilanie. Albo tylko kręgu zasilania, że to przy 3 kilo i siatki drugi.
pentody. A przez zasilanie wzmacniacza idzie przez trafo i do anody bezpośrednio. Tam nie powinno być warcia chyba. Tak, ale tam widzisz, na tym schemacie z dwóch czy trzech punktów tam cośmy oglądali, to było bez sensu, że tu do trafa i ten, nie? No to przerobiłem, a masy nie było. I z szturnego z transformatora byś musiał lutować do płytki, a zamiast do zacisku, żeby to wyglądało. No też można by, a to, no. Widziałeś, jak pięknie wyszła płytka? No, wzorcowo, jak z fabryki. Z gazetki, z Lidla. Nie, no to dobrze, ale to co, musisz moczyć, żeby odeszła, nie, gazetka? Ale trochę, tylko żeby zmokła, potem się odkleja cała i widziałeś zdjęcie przedtem, jedno, drugie już jest po zmyciu. Jedno zdjęcie widziałeś, jak ładnie toner została, gazetka zeszła z tym. I ślady farby nawet zeszły z ścieżki. No. Także elegancko. Można pomoczyć, a wychodzi naprawdę jak z fabryki. Także zadowolony jestem, bo już opanowałem tą technologię. Na początku mi tak wychodziły co któreś, nie? Ostatnio już dokładnie wychodzi mi wszystko. O, to git. A, jedno pytanie. To jest mirror, czy lampa zamontowana od spodu? Kuźwa, nie sprawdziłem. Ja pierdzielę. Aż mnie teraz zagiął. Ale mam nadzieję, że... Czekaj, jedynka. Moment. Jest tu. Jedynka jest tu. Dobrze, to jest od strony elementów lampa. A się pytałeś przedtem, czy mam lampę. No wiesz co, ja tych lamp 86 tu mam chyba za 4 albo 5, także muszę tylko dobre ten. Tu mam całą garść już wybranych lamp do tego EF80, EBF, też mam tu parę ECH, no także mam wszystko. Uran, spójrz jeszcze na ten wydruk, znaczy na igła. I zobacz, czy podstawka jest za ścieżkami, czy przed ścieżkami widoczna. Bo jeśli to prosto z igla robiłeś, bez mirroru, no to dupa, panie. No bo ja specjalnie zamontowałem, odwróciłem na schemacie PCB, na PCB, odwróciłem tą lampę, żeby była od strony ścieżki. Od strony ścieżek. Potem miałem kłopot z wlutowaniem podstawki. Pod ścieżkami jest. No to czyli od strony ścieżek. Wyjdzie ci od strony ścieżek lampa. O, sprawdź jeszcze dokładnie ze schematem, gdzie anody wychodzą. Gdzie masz żarzenie? 4-5 pin. Żebyś u price'u nie było. Stawisz lampę od strony elementów. Klikniesz, a to będzie... W sumie nic nie będzie, bo po 6 i 7 podłączysz żarzenie. Ja myślałem, słuchaj, że odpocznę 2 godzinki i pójdę kurde rzeźbić właśnie resztę radia. Chciałem przerysować, narysować temat pośredni całej i zrobić to wszystko na jedno PCB wrzucić. Bez filtrów, nie? No bo filtry to oczka do filtrów. No. Chciałem zrobić schemat do oglądnięcia, do ewentualnych poprawek. Teraz tak z lampą sprawdziłem, no kuźwa jednak odwrotnie, jasna cholera, na nowo to robić. Trzeba faktycznie tu przylutować. Nie wiem. Masz podstawkę na oczka, są wluty piny, takie zwykłe. Metalowe i do tych pinów przez oczka przełóż i przyluty lampę. I będziesz miał od strony ścieżek. Będzie łatwiej zaekranować, no. Ja popatrzyłem teraz na to płytkę od strony druku masz, tak samo jak ja. A tak myślałem, cholera, że tutaj zrobił lustrzankę, bo pisze te 1, 2, 3, 4 na figlu, nie? Lustrzanka, myślę fajnie.
Tu obróciłeś, czyli już będzie dobrze, gówno. Na iglu? Na iglu nie ma nie powinna być lustrzanka. Iglu, tak jak ma wyglądać, montaż. Zawsze tak jest. A jeśli jest lustrzanka na iglu, to znaczy, że od strony druku. No. Ja, SMD przewracam na niebieski kolor, czyli robię mirrory i wtedy stawiam płytkę przewlekaną, mogę dostawić sobie SMD-ki z drugiej strony i też wszystko pasuje, nie? Nawet atmegę można wkleić do... Robić normalnie przewlekany druk, a małą atmegę SMD można stawić na przykład z drugiej strony. No cóż, no. Ja zrobiłem właśnie tak, no, bo dla mnie tak było, wiesz, bliżej ekran, łatwiej trochę. Ja tu akurat tak znaczenia ekran w tym nie ma specjalnego. Tak zaś nie musi być super ekranowane, w końcu radia nie są ekranowane, to nie jest nadajnik. Ale popatrzcie, ja w wydruku wystarczyło jeden taszek zaznaczyć mirror, kurwa, i już by było odwrotnie. No trudno. No. Jak nie ma, jak nie są ekranowane, no co ty właśnie, trzeba to wszystko ekranować. Wiesz, potem byle jaka przetwornicza cała chińska i cholera go wie, telefon za blisko położysz i będzie siać. O, to lepiej wszystko zrobić, jeśli to mam dobrze, to zaekranować. Nie no, przegrody wystarczą, ale ja jeszcze biorę pod uwagę to, że mam całą obudowę metalową, to też jest ekran. No tak, no. Metalowa obudowa to swoją drogą. No. To jest jeszcze jeden ból, bo aluminium na ekranie się nie nadaje za bardzo. Ono się nadaje, oczywiście, że się nadaje. Bo... Tylko nie na te częstotliwości. To musi być stalowe ekrany, zwykła stalowa blacha i najlepsze. Ja tu mam wszystko stalowe, ale popatrzcie. Wszystkie w radiach starych czy w telewizorach, te czapki na lampy, wszystko było kubki aluminiowe. Tak, tak, na lampy, to dobrze mówisz. Ale no na filtry te czapki były aluminiowe. No to wiesz, może to coś tam ekranowało, ale zobacz, że rzadko który filtr był stawiany od strony elementów, tylko zawsze był przez szafy izolowany od elementów. Czyli ekran był, szafy robiło za ekran bardziej. No to w tych radiach, gdzie jeszcze druku nie było, a te na druku, co były tutaj, jak domontowałem, to normalnie do płytki wstawione między lampami filtry. Takie same jak te bez druku. Także, no nie wiem, no przy radiu tak, no wiadomo, jakąś przegrodę można dać, ale tak, żeby tak się super starać ekranować, to myślę, przy odbiorniku nie ma sensu. Dobrze, jak zrobiłeś z tymi wyświetlaczami i z tym, że tam żeś puszkę zrobił, to tak, to trzeba odizolować trochę, to się zgodzę z tym jak najbardziej. Ale reszta... Nie wiem, no przy nadajniku, jak będziemy tam później robić, jak będziemy, drugą część powiedzmy tego, no to już tak, to już trzeba dokładnie to robić, wszystko, oddzielna puszka na końcówkę, oddzielna na to, to już tak. A wiesz, że ten odbiornik bez żadnego problemu w drugą stronę jako nadajnik będziemy pracować? Tylko bez końców emocji. Także po cztery przekaźniki dostawiasz przełącznik tak tutaj, mikrofon i pojechali tam. Dlatego wzmacniacz od Bambino sprzed wzmacniacza. I ten przed wzmacniacz, w ogóle cały wzmacniacz, łącznie z napięciem anodowym, czyli ten transformator głośnikowy, będzie robił jako modulacyjny. I anody będziesz zasilał, przełączał. W tej chwili podłączona jest do trawka głośnikowego, a będzie podłączona do katody tej lampy, do której katody dochodzić będzie sygnał DFO. I bez żadnego problemu zrobisz zwodnicę DFB,
czyli z dwoma wstęgami. Domieszać BIPO i dać to na filtr. I wtedy masz zbudnicę SSD, zależy od tego, BIPO ustawione. Z względem, za mieszaczem, normalnie tym, za filtrem znowu mieszacz i lokalny oscylator, identycznie jak w tą stronę, tą drugą. I też oscylator w katodę, a za filtrem będzie ten mieszacz, który pracuje w tej chwili w stronę, czyli filtr PC będzie podłączony w katodę. Myślę, że sygnał z katody nie pójdzie na anodę, przez światło, czy z anody pójdzie na anodę. I z tej anody tego mieszacza już dać nie na, nie dawać wejścia anteny, rozpinać antenę od siatki, a z anody przez filtr ten, który tam będzie, właśnie ten filtr ten anodowy dławik, trzeba dowinąć tylko cewkę na ten dławik dodatkowo i dawać to już na dopo. Znaczy w drugą stronę, bo to nadawić za jednym zamachem. No, ale to jakby wszystko trzeba było. Już teraz projekt jest na odbiorni. Wszystko by trzeba było przemieniać. No bo to co? Bo w drugą stronę zgadza się, no bo tak jest, ale wszystkie filtry to przełączać trzeba nowe, no bo jakoś pasma trzeba przerzucać, nie? Filtry pasmowe zaś trzeba inne robić. Trochę, bo tutaj inny zakres odbioru będziemy mieli, a nadawanie tylko typowe krótkofalerskie. Nic nieprawda. Żadnych filtrów na dopalne nie potrzeba. Jest jeden filtr w postaci T, cewka z odczepami, dwa kondensatory do zestrojenia tego na stawę. Ale to już w oddzielnym urządzeniu w dopale, we wzmacniaczu włócza. Potem trzeba będzie oddzielny trafo, oddzielne zasilanie mocniejsze, lampki. Także łatwiej będzie dobudować do tego odbiornika cztery przekaźniki i dopał, czyli wzmacniacz, włócze, niż dorabiać cały, co drugi taki tam, w drugim urządzeniu. I już to widzi te liczby, nie robię pracy. I do tego jeszcze dodawać już, bo wtedy już bez wzmacniacza wejściowego, nie? Bez tej pierwszej pentody. Bez tej głowicy. Jeśli tam nadanie robisz, to ta głowica zostaje pomijana. A z mieszacza, z tej lampki za filtrem wyciągasz sygnał z dwojga nowego, robisz trawko i pojechałem tam prosto na ten. W eter. Także to z tym to jest naprawdę to przerobić potem, to dostawić, autentycznie zostawić cztery. Tylko pomyśleć, cztery przekaźniki dostawić, tylko pomyśleć nad tym jednym dławikiem anodowym na pierwszym mieszaczu lokalnego oscylatora, czyli heterogenki. Żeby nie zrobić dławika, a zrobić trafko, nie? Żeby z tego trafka wyciągać sygnał. Nie ma w tym naprawdę teoretycznie żadnego problemu. A praktycznie się okaże. Właśnie, praktycznie się okaże. No zobaczymy, na razie to się działa. Ty, czemu tak jest, jak kawę wypiję, to mi się ziewa do cholery i spać mi się zaczywa? A wiesz czemu? Bo kawa magnes wypukuje. Ja po kawie zawsze idę spać. Jak za dużo. Tak, ale jak później wypiję, to potem mi się chce spać, a później w nocy już nie mogę spać. Także to... No mniejsza z tym. No. Nie chce mi się tej płytki drugi raz robić. No nic, miało być inaczej, a wyszło jak zwykle. Za ładnie wyszła. Nie ma żadnych wżerów na płytce, nic. Na masie jest igła. Teraz muszę tylko jakiś ten zrobić jeszcze. Jakiś lakier kalafoniowy. To moja drukarka do płytek już tylko cienkie ścieżki drukuje. Już masy teraz nie zrobisz, mamie. Nie wiem. Toner się daje jeszcze jest chyba, ale już on wiekana. Mało nakłada cholernie tego tonera. Chiby ja tam podkręciłem, trochę tam kontrast w podczyszczeniu się poprawił, ale
Dalej jest samo. Nie ma innej regulacji jakiejś. Także myślałem, że będzie lepiej. No było w sumie. Że Polski się bardziej poprawiła. Mi się, powiem ci, poprawiło, jak zainstalowałem, bo ja mam sześćelkę, nie? HPK. Fakt, że kartridż jest inny, bo tamten brudził jak fix, a ten jest czysty. I ten uniwersalny driver pod dziesiątkę, ten HP coś tam jak? HP Universal Printing PCL5, nie? No to tu wchodzę w opcję i tu mam wybór papieru. Ja se daję o największej gradacji gramatury 220 błyszczący i on wtedy mi wali więcej toneru i rzeczywiście to działa. Jak się nazywa ten papier? 200... Jaką agregację? To takie wizytówkowe? Czekaj, dokładnie ci powiem. Jest wybór rodzaj papieru, więcej rodzaj. Ja dałem, bo tu mam od do, no, zdjęcie okładka dałem, papier jakiś tam HP błyszczący, takie coś jest, 220 gramatury G, 220G. Inny to jeszcze mam tu, no jest wybór, nie miałem tego przy standardowych driverach. No i to zawsze tym drukuję i rzeczywiście mi to działa, bo ten wydruk jest taki czarny, gruby, widać, że jak zmywam z płytki ten toner, to kurde mam problem, bo tego tam jest przy dupie, jestem cały czarny. Także dużo tego toneru idzie, no i bardzo ładnie płytka wychodzi, no jak z fabryki, no jestem zadowolony. No dobra, to słucham ja to sobie fajnie. Okładka błyszcząca. Czekaj. Nie okładka błyszcząca, tylko czekaj, bo jeszcze raz wchodzę w to. Tylko zdjęcie okładka, a w tym jest papier błyszczący. O, 220. Największą gramaturę, to nie ma znaczenia już jaki, tylko żebyś największą gramaturę wziął, on jest gruby, wtedy on wali więcej tego toneru, wiesz? Na cienki papier, na ten taki bardziej miększy, to właśnie mniej toneru wali. To trzeba jak najwięcej dać. No ja swoje ustawiam na karton. Masz 6 sekund opóźnienia, słuchaj, które widzę, albo to za mną robi to opóźnienie. Bo to samo u mnie słychać, to co u ciebie, bo u ciebie u mnie szybciej jest 6 sekund, a u ciebie jest później. No. Też na ziemi. No dobra. I zrób te audio, to bo ten tu zagra. O, zagra, czemu no nie zagra? 4 lata wyjdzie do zupełności. No. Co robić, to poczekaj. Muszę zrobić ładne elementy do lica. Chodzi o te czerki, później sprawić, żeby pasowały w nosach kroków i wszystkiego, żeby postawić gotowy element. To chyba raczej Libra, nie ściągnę do starych filtrów PCR. Tych podwójnych standardów większych. Czy tam nie wiem, jak to robić, słuchaj, bo tam szczerze, to tam, mówię, machnąć to kurwa wszystko szeroko, przepraszam za wrażenie, szeroko pasmowe, a tylko filtry, no jeśli zrobić wąsko pasmowe, wzmacniać i tak dostajemy za pomocą komunikatora. No. A jak kombinujesz połączyć ten wzmacniacz pierwszy z mieszaczem, z lampą mieszacza? Odczep na filtrze i filtra na siatkę? Z odczepu, czy kondensator od anody do siatki, tak jak jest w audio wzmacniacza?
Ale u mnie teraz pierdykła ulewa. Jać się. Ściana deszczu. Się wystraszyłem, co nagle taki szum. A już przechodzi. Przedtem waliło piorunami, ale to tak praktycznie, że ciągle było gdzieś daleko, nie? Dół, 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 dół. Sekund, niecałe sekundy odstępu. Taka burza szybko, ale na szczęście dalej. A wracając do telewizji, to nie jest zero opóźnienia, tylko tak. W jednym pokoju ja mam z kablówki, w drugim jest z satelity, a w trzecim jest z naziemnej. I ten sam program w każdym ma czasem nawet 10 sekund opóźnienia. Także to nie, to jest, zależy z jakiego źródła masz, no. A co do tego wejścia, to znaczy nie bardzo wiem jak wejście. No tak jak normalnie, filtry, pierwsza siatka, wyjścia, filtra, noda, wejście, pierwsza siatka, następny stopień, tak, a mieszacz na katodę pójdzie pierwszego stopnia. No na katodę poleci. Heterodyna. Nie, no tak, no to wiadomo, to panowisko na katodę. Tylko, że chodzi o to, że jak ta filterki będzie się skrojone wszystko, nie? No to tych filterków trzeba będzie dać się ten cały czas robić różne i je przełączać. Wiem? Wiem przełączać i nawet chcę dostrajać, tak jak to na wstępie mówiliśmy. Dodatkowy, większy trymer, kondensator jakiś zmienny, mniejszy, nie? Dodatkowy na ośce czy gdzieś z boku dostrajany. Żeby to pokryć, bo całego filtr może nie pokryć, no więc trzeba dostroić. Także tak to wygląda, tak ja to widzę. A ja chciałem ten wzmacniacz zrobić na jednej testy z odczepami w anodzie, a sygnał wyciągnąć kondensatorem do nody i dać to na siatkę mieszacza. O. Weź wysoko napięciowy ten 400 W kondensator i to puścić na siatkę. Pierwszego mieszacza, no nie wiem, jeszcze ci ponownie zrobić. Co to działa? Najpierw trzeba machnąć prototyp. Zrobić płytkę z kołeczkami do filtrów. No i próbować potem po całości puścić sygnał z generatora. Do generatora zapiąć jakąś softkę, tak żeby ukierunkować sygnał do filtrów. Żeby sprzężyć radio, antenę radiową. Generatorem, żeby nie puszczać prosto do generatora sygnału. Musi być chociaż metr odległości między generatorem, a kiedy idzie ustawić sygnał w mikrowoltach, nawet w 2 mikrowoltach, 1 mikrowolt, 5 mikrowoltów, to że generator możesz ustawić sobie samo ten generator właśnie ten, że możesz ustawić sobie ten sygnał tam 5 mikrowoltów, 2 mikrowolty, czyli znaczy, że on tyle ma na wyjściu, to jest konkretny typ decyzji. No i w midi volta wydaje się, że już jest stałyszalny mikrowolta. No, miliwolty i tłumik, no. To musisz dać, zgadza się. Ale co, o którym generatorze mówisz? Ten, co masz z tym wyświetlaczem, co dostałeś? Ten mały? Co, audio sprawdzasz? Nie. No, on do ilu tam idzie? Do ilu tam masz? Aha, no na niższe pasmo może załapię, bo ja tu mam do 2 mega, do mega, no a potem mam z tych chińskich. To mogę sobie stroić jak chcę. Nie, no. Chyba u was, nie? Dobra. Wstaję. Także zdziałaj ten wzmacniacz, zobaczymy czy zagra. Mój zagrał. Czyli twój zagrał. Na nerwach.
komu jeszcze? Znaczy dziś go na pewno nie uruchomię, dzisiaj najwyżej coś tam zmontuję, płytkę przygotuję, ten. A ja jutro czy pojutrze muszę już na szasi, już trafa przyczepić, już takie coś, zasilacz po prostu zrobić, nie? No i trafo głośnikowej, no i głośnik przyczepić, żebym to mógł odpalać. No nie chcę robić pająka, od razu to mniej więcej wsadzić i już, i będzie emcze. To już jest 1/10 radia. No. A tak odnośnie ubezpieczenia, to nie jest tak, że u was inaczej, u nas inaczej. Zależy od firmy ubezpieczeniowej. O, jedna ma tak, a druga ma siak. O, od tego zależy. Tak samo jak są ceny różne i różne warunki ubezpieczeń. To od firmy ubezpieczeniowej zależy. Dobra, wstawaj, ja też się biorę, tu działam coś. O, działaj, działaj. Na studii coś podziałał? Czy już się nie chciało? Ja dopiero wszedłem do domu, bo mnie nie było od 4:00 z groszami. No, a ja też mnie nie było w domu, bo spałem. Dobra, potem będziesz, zaraz się odezwę. Uran, jesteś może? No. Słuchaj, to słyszałem, że właśnie o tym sterowniku gadałeś do tej sześcianki, do tego HPK. Jakbyś miał chwilę czasu, to byś wrzucił to na tego fanpaga, co? To ja bym sobie, bo właśnie ja mam i nie mam tej możliwości tego papieru. To tam jakbyś miał chwilę czasu, tam wiesz, to tam na spokojnie byś mógł wrzucić, co? Jak go tylko znajdę, to wiesz, ja to instalowałem i to tak gdzieś jest, no. Poszukam. Nie ma sprawy. Jak znajdę, zaraz daję. Dobra, wielkie dzięki. O, studi. No to płytka inna, nasze bardzo szczerze wyjść. A wydawało mi się, że ty mówiłeś, że masz tam miejsce na kwart. Tak. Miałem. W starej płytce. To się podlutuje jakiś wnioski czy wniosek mezy. To tam się wciśnie, no. Bo resztę już mam. Uśrednianie i liczenie wierzchołków zrobiłem. Nie wiem, dlaczego przestało to działać. Może coś przestawiłem u siebie w kompilatorze. Nie wiem. Kiedyś mi działało, teraz przestało. Musiałem zrobić to trochę na piechotę, zamiast w jednym wierszu to jest w pięciu napisane. Wynik jest dokładnie ten sam. A czemu ten, czemu chcesz podnosić do 16 konieczność do programu, tak? Do tego OLEDa. Tak, bo wiesz, jak tekst sobie gdzieś tam wyświetlasz, i nie musisz mieć jakiegoś sensownego odświeżania, no to nie ma to znaczenia. A tutaj jak Atmega chodzi na 8 MHz i jeszcze jest wolna prędkość po magistrali, to widać po prostu, jak ta wskazówka, tak, wiesz, prawie że pikselozy dostaje, przesuwając się po ekranie. Jak to ona ile ma wskazówkę? Co, jak mam? 128? Nie, ona po skali półokrągłej zasuwa, w związku z czym jeden punkt zakotwiczenia jest stały, a drugi jest właśnie obliczany na wycinku koła. No i generalnie ona praktycznie się przesuwa płynnie. Dobra, to nie jest. Nie wiem, czy to wrócić sobie coś do posłuchania na noc i wystać. Mówię też kwestię dzisiaj, no. Cały dzień. No znowu mnie odbręca. W tej chwili 20 na podwórku. A u mnie 16 po tych burzach i deszczach. No, u nas nie było. Ten deszcz może to pokropił. Tylko było słychać, że gdzieś łupi, ale nie widać nic, nie tego, że wszystkie chmurki przyszły i zaraz poszły.
Długo słońce wyszło. Nawet przeglądając tam stary swój program, znalazłem funkcję, której nawet nie używałem, że możesz ustawić sobie negatyw ekranu, w związku z czym możesz mieć potencjalnie na czarnym ekranie, no w swoim wypadku niebieski wyświetlacz, albo na niebieskim ekranie czarny wyświetlacz. Nie wiem, wiem, że negatyw to jest. No wiem. Na czarnym ekranie biały wyświetlacz. Tak. Czyli wskazówka biała. A tu czarny. Dobra. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest. Wysłucham. Idę spać. Idę, no cały dzień przeleżałem, przyznałem. Znaczy, no nie tak. No, gotowe. Jutro zasilacz podłączamy i sprawdzamy. Bardzo ładnie wyszło. To wcześniej się widziałeś? Nie, ja dopiero dzisiaj tak naprawdę niedawno włączyłem. Włączyłem Dello. Cały dzień miałem zajęty. Także nic nie widziałem. Co to za sprzęt właśnie? Chciałbym się zapytać, na tej lampie jest? To jest część większego projektu. Te radia, co robimy na lampach. To jest jeden człon. MC końcówka. To znaczy co, generator? MC końcówka, czyli wzmacniacz głośnikowy, nie? Do tego jeszcze transformator przyjdzie, zasilanie i... To jest jedna część, a potem się będzie robiło resztę. A, rozumiem. Ostatnia końcówka, żeby był głośnikiem z muzyką na przykład. Albo gadaniem, no. No. Kto woli właśnie? LB, to co poddajesz się, widzę w lampach? Właśnie tak nie wiem, powiem szczerze, bo to jednak... No ja od zawsze byłem bardziej cyfrowy niż analogowy. No lampa to niech jakby nie było, to jest tak w 100% analog. Nie bardzo mam chyba wiedzę, tak mi się wydaje, nie do końca mam wiedzę, żeby to uruchomić. Przynajmniej na razie, na ten moment. No jednak trochę mi brakuje, tak czytam, siedzę, mówię dzisiaj i widzę właśnie, że dużo mi brakuje wiedzy, żeby to uruchomić, jeżeli chodzi o filtry, jeżeli chodzi o zestrojenie tego, a jeżeli chodzi na przykład o zrobienie na stalaku, tak, no to nie będzie tutaj większych problemów, bo odpadnie mi wszystko to, co na przykład martwię się, jeżeli chodzi o między wzmacniaczem WC a mieszaczem, czyli ten filtr nieszczęsny, strojony na tyle pasm. No to mi odpada tak naprawdę. Tego nie ma w tym przypadku. Filtry pośredniej, no to tu nie ma też kłopotu, bo to można gotowca kupić albo samemu zrobić. Jeżeli chodzi o pasmowe, no to tutaj już jest troszeczkę łatwiej, ale też jest dość trudno, bo nie ma dobrego projektu, żeby powiedzmy łatwo było, łatwo odtworzyć taki filtr. No i tak generalnie właśnie się zastanawiam, bo oczywiście samo radio chcę zbudować. To wielopasmowe. Ale czy nie zrobić tego właśnie, na razie wersja prostsza, a dopiero później, jak już powiedzmy to zadziała, będę chciał, żeby to chodziło tak, jak bym chciał, no to sobie wskoczyć na wyższy poziom. Nie no, masz rację, bo to jest trochę... Ja się na lampach uczyłem, także od lamp zaczynałem, o tak bym to określił. Także trochę tam pamiętam jeszcze, mam tej literatury nieźle trochę też. Kiedyś w 80-tych latach to nadajniki na lampach robiłem, na EL84, czy PL czasem się robiło. Też szło i było. Parę razy pizdło, ale normalne w lampach. No, co do filtrów, no to wiesz. Ja tu już mam przygotowane... Coś takiego. I to poszło fotka. No i z tego będę przerabiał, odwijał, dowijał, bo to są takie właśnie filterki. Jeszcze tam parę innych znajdę. A no więc widzisz, ty masz chociażby jakąś podstawę, jeżeli chodzi o wiedzę, to jest raz, a dwa masz podstawę, jeżeli chodzi o filtry, w sensie, że z czego masz to zrobić. A ja wczoraj wieczór cały przesiedziałem, jak wygadaliśmy sobie jeszcze i przeszukiwałem Allegro pod kątem filtrów, rdzeni, karkasów, cewek na Allegro,
nie ma nic. Dosłownie nie ma nic. Tak jak mówiłem, jakieś obudowy z radii połamane, ale wnętrza radia samego nie znajdziemy, żeby chociażby kupić na części. A jak już, to takie pieniądze, że szkoda po prostu nie rozmawiać. A właśnie to mi odpadnie w tym przypadku. Bardziej powiedzmy podszlifuję wiedzę, że tak powiem, radiową, a dopiero później mogę sobie wchodzić na poziom wyżej. Tylko jest takie pytanie teraz. Czy na tym stalaku, jak mi zrobi, nieważne, czy to będzie na 612, czy to ten Motorola, czy ja też mogę odbierać AM poprzez, no właśnie, rozszerzenie filtru na przykład, tego DC. Czy ja mogę na przykład odbierać AM, też rozszerzając BFO na przykład w tym przypadku. No i to mnie zastanawia, tego nie wiem. Też ci nie powiem, bo szczerze mówiąc, z tym 612 to tylko Antka zrobiłem. I nie wiem, jak on się przy AM-ie zachowuje i coś, bo główne projekty właśnie są do SSB w tym kierunku, a tu no, trzeba by troszeczkę poczytać charakterystykę, trochę PDF-a, ten sita jego, nie? Data jest sita, nie? To by było coś. A propos tych części karkasów. Mówisz, na Allegro rzeczywiście trudno, ale... Giełdy staroci, takie coś. Tam jakieś złoby znajdziesz. Za kilka złotych, naprawdę. Także... Tu polecam, bo ja stąd mam takie rzeczy. Ktoś mi coś dał, coś tego, tu. No i to się znalazło, uzbierało się przez lata, no, trochę. Mam takie, co żal mi rozebrać. Na przykład widzisz, ja teraz cierpię, miałem, i gdzieś mi to nie chcę się wyrazić, miałem pełno tego transformatorów sieciowych i głośnikowych z radii. Przywiozłem to gościu, mi kiedyś dał, byłem taki szczęśliwy, że to mam, bo bez trafa to nic nie zrobisz głośnikowego w lampach, nie? Jak chcesz coś audio zrobić. No i tego. Miałem tego pełno, no kurwa jeden znalazłem. Nie wiem, gdzie to jest. Druga sprawa, gniazdek lampowych. Miałem też w cholerę, miałem Jankowi posłać. Z bidą 4 znalazłem i mi i tak brakuje i tak. Muszę skądś wymontować, nie wiem tylko skąd, bo czego mi będzie mniej żal. Nie wiem, gdzieś mi to znikło, posiało się. W cholerę tego miałem. Nie wiem. Gniazdka niby są, ale to wiesz, te przesyłki, to wszystko i te, to już... Miałem, no, najgorsze, że miałem. Teraz jak robiłem porządki piwnicy, to nie znalazłem po prostu tego i nie wiem, gdzie jest. No dokładnie, to chodzi, to jest to, co miałeś, to wszystko mi było, zginęło, no, to skąd ja to znam. A faktycznie, no, na Allegro są jakieś gniazda lampowe, te nowe alkoholstawki, 9-tumowe. One są drogie, nie są, bo ja się liczyłem, tak powiedzmy, jedną, powiedzmy, taką lutowaną i 4 czy 5 krętanych z metalową podstawę przykrętanych. No to łącznie mi tam wyszło, jak się schować, bo tylko do koszyka wjeżdżę tam na razie, to łącznie mi to wyszło z przesyłką. No jakieś tam 60 zł. No to mówię, to niedużo, tylko niedużo. No ale tak zacząłem liczyć. Albo to jeszcze brakuje tego, albo brakuje tamtego, bo to jeszcze brud nawojowy by się przydał, bo ten co mam to jest za cienki znowu, czyli trzeba coś kupić. No i tak siłą rzeczy wszystko tak naprawdę jak zacznę sumować, to zgadzam się z tym, co Janek mówi, czyli że grubo ponad 10 tysięcy. Nie wiem, co to może przesadzać, ale no jakbyś wszystko miał kupować od zera, no to parę tysięcy by wyszło. Jeszcze by robociznę swoją, to tak. A ja po prostu wychodzę z założenia. Mówię, chyba muszę iść spać, bo coś mi się japa. Wychodzę z założenia, że ja chcę zrobić coś z tego, język mi się pląta, zrobić szczeg. Z tego, co mam. O. A że mam mnóstwo lamp, to mam tu kilkaset sztuk. Całe pudło różnych telewizyjnych, radiowych, tego. Nawet jak nadajnik będziemy robić, no to na końcu mam albo 2 z Rubina, albo 6 GU50. No.
Także tu te ćwierć kilowata, 300 watów chcę uzyskać, jak będzie potem. To, także to jest to. A no mówię, ja chcę zrobić z tego, co mam. Obudowę takie, te, co widziałeś, to dostałem z te urządzenia. One na pewno nie będą używane, więc rozebrałem na części, jeszcze się przydadzą. Jest, jest. No. Także mówię, wydawać, no co, no jedynie to bym chciał sobie zrobić, bo miałem w założeniu co innego było. Chciałem typowy analog, ewentualnie częstościomierz, żeby dokładniej to mierzyło, no ale spodobała mi się ta gała. No i to będzie chyba docelowe, tylko czekam, muszę kupić jeszcze tam tą 32 ESP i będę to robił na tym. I tylko to. To będzie jako ten, tam gdzie częstotliwość, to o to chodzi. No, a tak będzie dostrajanie, wszystko ten na trymerach, na kondensatorach. Nawet drugą przemianę chcę zrobić, generator na lampie. I ten stały też takie coś, bo ja tę podwójną przemianę i BFO robię, takie wymyśliłem. No, to też jest tej innej uwagi, że ja nie chcę mówić, to nie wspomnieli, że nie ma w moim przypadku nie warto, przynajmniej jeszcze na razie bez wybrania jakby asortymentu, to nie warto tak jakby od zera tego budować, bo tak naprawdę ja nic nie mam. Obudowę kupiłem, bo chciałem to przecież wcześniej zrobić samemu, bo mam jakby wizję od głowy. Ona już jest tutaj na razie wycinana, więc to tam kosztuje 80 zł. To nie jest dużo jeszcze. Ale jak zacznę sumować resztę, to aż się za głowę łapię, więc siłą rzeczy chyba taniej będzie zrobić coś, co też zadziała, też sprawi radość, a i tak samo będzie można posłuchać i porównać z wami na hangoucie, jak to odbiera, jak to działa. A właśnie jak zaczynamy robić już te syntezy, coś tam, no to człowiek tak zauważa, że jak już robić coś na cyfrowo, no to już udogodnienia pewnie wprowadzić i jak już to Atmega mamy, to już tak większy wyświetlacz dokładnie, a nie tą skalę cyfrową, LEDową i tak dalej, no właśnie to przesądzę o tym. No, bo ja mówię typowy analog chciałem, że to i to będzie, tak? No zobaczymy, no. Jest jeszcze czas, projekt rusza. I będzie się tak skokowo trochę zabierał za to, bo trochę takie braki czasu teraz, bo to mi wpada, to mi wypada, zaś mi wypadnie, zaś robota z maluchem do cholery jasnej, coś nie trafia, to tu trzeba coś, chcę tu gdzieś pojechać, no i tak brak czasu trochę. Także ten, ale jak się tak biorę, no to widać. Dzisiaj widzisz, zmontowałem MCL całe. Zrobiłem płytkę i wszystko swoją techniką. druk nanoszę gazetką z Lidla i wychodzi jak z fabryki. No. Zamiast tego papieru kredowego czy folii termotransferowej. Gazetka z Lidla, wychodzi super. Dlatego, że oczywiście szczeliłem taką samą gafę jak Janek. Dokładnie to samo, dlatego zauważyłeś, że lampa też jest od druku. Już mi się nie chciało drugiej płytki robić. No właśnie się zastanawiałem dzisiaj jeszcze, czy to ma być od strony druku, czy od strony elementów. I ostatecznie i tak można to złożyć i nie ma problemu, w zależności jak sobie odbijemy. Ale faktycznie, no tak, zgadza się, tutaj zauważyłem to. Już wczoraj o tym myślałem. Janek też o tym myślał wczoraj. Ja też o tym myślałem i jeszcze się zrobiłem w konia. Zamiast sprawdzić, policzyć nóżki, że niektóre, to ja tak, dobre, to jest okej, okay, tu. Potem patrzę i Janek mnie naprowadził, bo ja zacząłem robić wszystko. Kurde, co jest brane. O, Jezus, jednak się walnąłem. Cię śmiał. No co zrobić? No. Jak widzisz na zdjęciu, też dałem specjalnie, tylko nie wszystkie miałem, bo tu widać oporniki retro, starego typu z lampowców, specjalnie takie dałem, no, ale nie wszystkie miałem, musiałem zwykłe dać, te większe, te inne. Jeszcze jednego mi tu brakuje oporu. Którego? To chyba ten 1,8 mega, nie mam takiego. Znaczy gdzieś jest, tylko muszę poszukać.
A tutaj w tych moich zasobach to ten kondensatory, wszystkie trzy. Tu wcale nie są potrzebne, tak jak Janek podawał, na takie wysokie napięcie, że ten elektrolit na 200 V, to on jest w obwodzie katody z opornikiem 180 ohm, tam nie ma takiego napięcia. Ja tak 100 V daję, wystarczy. Niepotrzebne 200. Tutaj drugi też do korekcji, też nie jest taki potrzebny, ale ten C, ile? Mi się wyłączył kąt. No, włączaj się, dziadu. Ale ten C2 to już tak. To już tak, bo tu już jest między polaryzacją i plusem. Tak. Ja przerobiłem tą płytkę, tylko że mi się przy drukowaniu miałem nacisnąć ptaszek mirror i byłoby dobrze, a ja tego nie zrobiłem. Bo tamto, cośmy rozmawiali wczoraj, że to połączenie z anody jedno jest niepotrzebne, więc to wyciąłem i w to miejsce dałem masę, że po prostu transformator głośnikowy, uzwojenie wtórne, żeby do masy podpiąć na płytce od razu, a nie jakoś tak dodatkowe lutowanie. Teraz te muszę zaciski takie, tu potencjometr, no i wszystko. No. I działamy, uruchamiamy. A, i zasilacz, no i pomalutku głośnik mam też fajny, będzie tutaj niezły, także będzie fajnie też szło. Mam nadzieję, że to ruszy. Nie, no to, że ruszy, to z pewnością. Na pewno nie od razu, jestem przekonany o tym. Po prostu tak wiem, że tak będzie, bo zawsze tak było. To by się nie składało. No chyba, że to jest w 100% sprawdzony schemat, nie? Ale no nie ma takiego schematu, bo to jest jakby budowane od podstaw, od zera. No więc na pewno coś tam będzie wymagało przeróbki, na pewno coś jeszcze zaskoczy na nierach. No więc tutaj trzeba się tego spodziewać. No. Ja tak mówię, właśnie też mam tym zresztą, jeżeli chodzi o tą wersję moją elektroniczną zbiornika, to ja w zasadzie mam wszystko do tego. Dlatego, że i wszystkie elementy, i wszystkie stalaki potrzebne, tak więc ja to mogę właśnie robić. Jeżeli chodzi o lampową, nie mam niczego, także musiałbym wszystko kupować. Wy wszystko znowu już macie. Także tutaj no zobaczymy. Bo jakaś tam wizja mi się stworzyła też DDS-a, syntezy na wyświetlaczu graficznym. Ale tym czarno-białym, tak? 128 na 64 piksele. Tylko on jest spory. I zrobi właśnie na nim takie cyfry, jak LEDy, ale na LCD, coś takiego. Wyrysować czcionkę taką. No jest jakiś taki pomysł na to. Czy to wyjdzie? Pewnie tak, bo to nie jest problem zrobić. Takie coś już kiedyś robiłem. Ale no zobaczymy. Wszystko się okaże. No, jasne. Dobra, muszę wyjść, bo mnie tam wołają na chwilę, za chwilkę przyjdę, będę. No nie, no ty półprzewodniki, wie lepiej, no to tak, tu słuchaj, tu warunek projektu jest taki, cośmy wymyślili, że jest tak, ma odbierać pasmo od długich do 30, ma być skonstruowane przez siebie, nie żaden kit gotowy typu Antek, czy tam jakiś inny Staś, czy Jacek, czy Agatka, nie, nieważne. Wiesz, o co chodzi. To po prostu ma być skonstruowane od siebie. No ja właśnie mówię, ja mam część, ja tak z tych radioamatorów podpatruję, jedną część, jedną lampę układ z jednego radia, tutaj z czegoś, to tak po prostu to kompletuję. To, co ja chcę, żeby tu dodać do tego, no wiesz, o co chodzi, i tak kompletuję. Na przykład no akurat Bambino, ten wzmacniacz, to jest, mamy wspólne, bo one są takie same, nie? To tam MC to nie ma znaczenia, nie, w tym układzie, ale to jest najlepszy układ na tej lampie, bo to daje troszkę mocy, bo tam te inne, co transirwery widziałem, co ten, to dają właśnie na ECC 85, to lepiej pół wata daje, to jest za słabe. To nie, a tutaj będzie to faktycznie lepsze z Bambino i jeszcze przedwzmacniacz trioda, to podwójne jest, trioda z pentodą, także to nawet dwustopniowe. No, dobre, za parę minut muszę wyjść na parę minut. Okej, dobra.
Mówię, nie rozumiałeś takich wystawek, nie? Ludzie ile wystawiają różnego sprzętu starego i też można wyciągnąć lampę, tam coś, układ stalony, nie wiem. Ja też nie rozumiem, tak biorę, wyciągam jakieś, też przynoszę do domu jakieś tam rzeczy, też. No, jest do... No, okej. Okay. To tak, na weekend dla mnie taki z mojej strony na 612 na próbę, razy dwa, do tego 9 mega, to jest zdobyć dwójkę, to jako filtr pośredni. No i na próbę oczywiście ten DDS, który tutaj na Arduino, ale to sprawdzi się na to, żeby go poświęcić. I dopiero wtedy możemy zobaczyć, jak to jest za MMS, to jest zbiorem ogólnie. No tak na szybko. No to ja postaram się szybciej może to uruchomić, ale to też nie wiem, czy mi się tak uda szybko. No wiesz, ty masz o tyle łatwiejsze zadanie, że zrobisz płytkę i na płytce uruchomiesz. Mi się tak nie da, bo ja muszę to w szasji w obudowie uruchamiać, czyli ja już na gotowca prawie, że... A no właśnie, to chodzi, ja później to zrobię, powiedzmy, płytkę jeszcze raz, bo to na razie to jest wymiar typowej, albo nawet na taki uniwersalny, to jest mój. No, bo później, to faktycznie zrobię ładny płytkę, jeżeli chodzi o tam zbiornik, ładny płytkę, jeżeli chodzi o filtry wejściowe. Tutaj syntezy też można już w sumie z ekranowaniem to już tak różnie jest. Oczywiście też trzeba ekranować, ale jest tak bardziej odporne, mi się wydaje, to jest, jeżeli chodzi o skala. I tutaj wiemy, że lampa jest bardzo wysyła, bo wzmacnia od zera w zasadzie w górę. A skala w tym razie jest 0,7 V, no to jest tylko średnio oczywiście, ale to jest wtedy różnica. I siłą rzeczy, nasze rady, na razie będzie pójście niż moje. Wypowiedzmy to metr przewodu. O wiele też podróżiłem, który jest, nie wiem, trafił z Polski do jej końca, a ja muszę prawo obrotu za okno i dopiero wtedy coś tam słyszę. No według tego, co mi tu ma wyjść, ale ja chcę dołożyć jeszcze jeden stopień na wejście, to byłoby 10 mikro, ja chcę poniżej mikra zrobić czułość. Może mi się uda. To byłoby wtedy naprawdę, tak jak mówisz, kawałek druta i odbieram cały świat. No to tak jeszcze nadążyć tak naprawdę. U mnie tam też można myśleć o jakimś innym sklepie, jeżeli chodzi o drugiej sprawy. A nawet wypadałoby w sumie, bo na rzeczy 12 w sumie też tam zimą rodzimy dopasowanie, jeżeli chodzi o impedancję wejściową. I tutaj też podłączenie filtra, powiedzmy, antenowego, tak 1:1, no to też spowoduje, że stracimy na tym sygnale i też trzeba pomyśleć, jak go dopasować, żeby, bo on będzie odbierał, no nie? No oczywiście, że będzie, ale ewidentnie będzie to słabszy odbiór. Także trzeba też nad tym się zastanowić, to nie jest takie, o, że położę dwa stalaczki, no nie, i już odbiera. No właśnie, to chodzi, to tak nie do końca. Nie, no bo w tej chwili w tych cyfrowych układach, jak się patrzy na wszystko, no to tam zero jest jakiś tam przykład SDR, nie? Ile tam masz cewek w ogóle? Praktycznie jeden dławik czy coś i tyle. Nie ma żadnych obwodów LC przy tych cyfrowych układach. No ale, wiesz, to wszystko jest na zasadzie wzmocnienia i potem cyfrowo obrabiane. No, a tu chodzi o wyfiltrowanie. Wtedy właśnie jak dasz filtr, to czułość na pewno zwiększysz, bo będziesz wzmacniał tylko to, co cię interesuje, a nie wszystko razem, nie? No, o to chodzi. No dokładnie, bo tak, filtr załatwia mi, powiedzmy, selektywność, tak? Bo wzmacnia wtedy tylko częstotliwość pożądane. No wiadomo. Ale jak nie dopasuje, no to znowu już ja wytłumię sobie to i to też jest pewne. Także no tutaj trzeba też być świadomym tego. Natomiast jeżeli chodzi o SDR-a, no to faktycznie, no tutaj nie ma nic, no bo wszystko już program załatwia, tak? Pośrednia to już jest programowo robione. Powiedzmy takie, no...
filtry wejściowe, no to tak matematycznie są jakby robione, czyli takie niby odsypywanie tych zakłóceń i tak dalej, ale to nie do końca się sprawdza oczywiście, bo słychać zresztą, jak to chodzi. Ale no jest to powiedzmy robione tak bardzo komputerowo wszystko. A jakby taki SDR był wypuszczony w 100% jak radio prawdziwe, filtry wejściowe, być może i przedwzmacniacz, no to naprawdę to by tak pięknie chodziło, że dziwi się, że tego nie robią. No, słuchaj, prostota to jest jedno. O to chodzi, nie? Żeby to wszystko tanie, a działa. No, a jak? No to już ten przykład. Masz Baofeng, 4 czy 5 ceweczek takich malutkich tam jest. A chodzi. No, ale selektywność żadna. Druga sprawa. Masz teraz nowe CB radia, no to jaka chodzi opinia o tym, nie? Chińskie szumofony, no, a wszyscy wracają do klasyków typu Alan 87, czy tam jakieś stare Midlandy, stare prezydenty, ale wszystko lata 90. To były radia, gdzie masz filtry, tranzystory, no jest tam ta synteza tylko, ale to tylko to jest. Resztę masz analog wszystko. A tutaj chip, płytka i nic więcej tam już nie ma w tych nowych radiach. No to prawda. Jeżeli filtrowaniem mają zająć się ścieżki na PCB, na płytce, czyli w ogóle filtra brak, znaczy się, no to nie będzie dobrze działało. I ja miałem do porównania prezydenta, takiego kurczę dużego, duży prezydent taki, ale samochodowy, z żółtym wyświetlaczem, taki ze sterowaniem w mikrofonie, no to powiem tak. Podłączyłem go pod jakąś tam krótką antenę samochodową i on o wiele lepiej odbierał niż taki najtańszy gówno ze przeproszeniem marketowe, które tam dałem kiedyś 80 zł, bez nazwy, non-name taki totalny z niebieskim wyświetlaczem, oczywiście wszystko wiesz, tego pięknie wygląda, świeci, ale nie odbiera totalnie. I to jest ta różnica właśnie. No właśnie, o to chodzi. Ja też jestem, dlatego mi się te stare rzeczy podobają. No, nie, do chałupy to właśnie chciałem mieć jakiegoś stacjonarnego CB, no to mam tą 555. Udało mi się bardzo tanio kupić. Okazja, tak wystawił, tak z głupoty, żebym się zapytał ile, co, jak tego. No tyle. Ja mówię, dobra, jadę po to. Jest. No to pojechałem. Odbiór osobisty, sprawdziłem sobie, bo to niedaleko, to było 20 km ode mnie, to bez problemu, nie? Sam sobie go odebrałem, żadne przesyłki, żadne te, bo by go rozbili jeszcze. On się okazał sprawny, wszystko jest, oryginalne tranzystory, tym są, końcówka działa jak trzeba. Tylko był rozstrojony, go zestroiłem i mam radio. Nie jakiś szumofon, tylko konkretny radio. Także wiesz, no ja też właśnie tutaj ten, mi się wydaje, że ten mój Kenwood, ten TS-820, on jest niby lampowy, to znaczy się niby, bo końcówę ma na lampach, nie, te 100 watów co daje, no to działa, nie, a odbiornik no niby chodzi, ale kurde, coś mi się wydaje, że jest rozstrojone, albo ja tu mam naprawdę tyle zakłóceń, bo na 80-ce jak antenę podłączę, no to nawet pod 90 podchodzi. No to jak mogę słabszego jakiegoś odebrać? Tylko tych mocniejszych łapie. A bez anteny tam niby jest koło 1,5 S, nie? Ja prawie nic. No, a antenę włączę, to świruje już. Nie wiem, czy to on jest rozstrojony, ale jak go rozebrałem, kiedyś chciałem coś sprawdzić. Kurde, nie podejmuje się strojenia. No, ja nie widziałem w sumie, jak to w środku wygląda, ale mogę się domyślać. Nabity taki jest, jeżeli chodzi o ekrany pewnie, co? Tak upchane wszystko jest, że tam w sumie nic nie widać. Znaczy może tak aż nie, bo to jest po jednej stronie, po prawej to jest ciekawe, bo tu ma skrzynkę antenową, to jest mechanicznie, no to jest majstersztyk. Te mikrołańcuchy takie są, wiesz? Na łańcuchach są trymery potegowane, po
podczepiane, jak kręcisz gałką, nie czuć, że to jest tak, że łańcuch rowerowy, nie, to tu taki mikroskopijny łańcuszek, super to jest, na długich ośkach wszystko, potem jest puszka na lampy, nie, no to jest prawa strona cała, lewa strona zaś jest reszta radia, to jest, trafo jest z tyłu, bo jest dość duże, nie, no to jednak stówę musi dawać, to musi być ponad ten. A tutaj właśnie jest napchane tak, bo tych płytek jest pełno, takie szmakie, tych filtrów w pizdu, nie wiadomo, które ruszyć, wolę się nie tykać tego, niby mam serwisówkę do tego, ale niezbyt czytelna jest, bo tak troszeczkę ten wydruk jest taki, jaki jest, ktoś to zeskanował, trochę ciula to, ale wiesz, odbieram, nie rozumieją, słychać, tylko że mam to zakłócenie. No to jest to. To teraz nie wiem, czy ja tu siedzę w jakiejś dziurze, czy po prostu to radio tak. No właśnie teraz jak zrobię ten odbiornik, no to się okaże. A no właśnie, to będzie takie jakby sprawdzenie tego, o to chodzi. Masz rację. Powiem tak, ja chyba będę odpadał powoli na dzisiaj, bo jednak dzisiaj ciężki dzień był i położyć się, chcę odpocząć, jutro niestety też pracować trzeba, ale pewnie coś tam po nocy, jakieś przemyślenia jeszcze wpadną do głowy na temat tego wszystkiego. Zobaczymy. Trzeba być dobrej myśli. Słusznie mówisz, mi się też morda drze, także też będę odpadał, bo rano trzeba wstać,